Siema, jestem Marek. Ten odcinek w sumie należy do konserwatora, ponieważ on w 100% tak naprawdę organizuje go. Gdyby nie on, to by ten odcinek w ogóle nie powstał. A to dlatego, że niedawno przyszedł do nas i opowiedział nam pewną historię, która wydarzyła się w jego mieszkaniu. A tak właściwie to dzieje się cały czas, więc opowiadaj, jak wygląda sytuacja i co będziemy tutaj robili. Siema. Cześć. Słuchajcie, wejdziemy do mieszkania, w którym dzieją się różne dziwne rzeczy. Od szurania, chodzenia, jakichś puknięć, spadających szklanek, naczyń, różnych przedmiotów, poprzez zamykające się drzwiczki same od szafek. Aura ogólnie jest bardzo nieprzyjemna w tym mieszkaniu, a najgorzej jak się zostanie samemu. I to jest twoje własnościowe mieszkanie? Tak. Z którego musiałeś się wyprowadzić i kupić nowe, bo działy się tam dziwne rzeczy. Tak. Dużo ludzi tutaj przychodziło. Ale co, mieszkanie jest nadal na wynajem, czy...? Nie, mieszkanie stoi niewynajęte. Od ilu stoi niewynajęte? No, od 5 lat. Od 5 lat stoi, tak? Przez 5 lat odwiedzały je różne osoby, które się całkowicie nie znały. Nie miały ze sobą nic wspólnego, nie mogły się kontaktować i każda osoba opowiedziała to samo, że słyszała różne dziwne odgłosy i spotykały je różne dziwne rzeczy. W jaki sposób wyprowadzają się lokatorzy? Z dnia na dzień wychodzą. Po prostu znikają, zostawiają większość swoich rzeczy, wychodzą. Biorą tylko najcenniejsze. I wychodzą. I nie ma. Nie ma. I kontakt znikają. Się urywa. Kontakt się urywa, nie dzwonią, nie można się do nich dodzwonić. No nie ma kontaktu z nimi. Tak więc dzisiaj, o ile to w ogóle możliwe, spędzimy noc w nawiedzonym mieszkaniu, w którym naprawdę straszy. Jest to potwierdzona informacja od naprawdę wielu źródeł, od wielu lokatorów, no i przede wszystkim od właściciela, który najbardziej zna tą historię. Ty z nami dzisiaj nie siedzisz. Chyba nie, ja was zostawiam sobie, siedźcie, bawcie się dobrze. Pogadamy. Konserwator nawet nie chce w tym mieszkaniu w ogóle przebywać. Mieszkanie znajduje się tutaj. Zobaczymy, co będzie. Ja osobiście nie wierzyłem nigdy w takie rzeczy. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy chcę tutaj spędzać noc, ale skoro dla dobra filmu, no to mogę spędzić. No tak, no zobacz. Ale nic mi się nie stanie, tak? Nic ci nie będzie. Ostatnie piętro to podczas budowy. Ja co wystarczy, tak? Tak. Czyli skąd leciały te osoby? Tak. Ale z ostatniego piętra, tak? Tak. Czyli stąd? Tak. Zdziwiłbym się, jak konkretnie tego mniej więcej nie jest. A czuć taki zły klimat. Dziwnie to jest jakoś. Taki smród trochę. Nie, taka jest dziwna aura, takie te dziarki przychodzą po plecach. To ty z nami nie zostajesz? No nie wiem, chyba raczej nie. Chyba, że chcecie, to mogę z wami zostać. To zależy od ciebie. Jeżeli będziesz źle się tutaj czuł, no to nie zostawaj z nami. My sobie po prostu z nami nagramy film. Ale mógłbyś oprowadzić mniej więcej co, gdzie, jak jest. I opowiedzieć, gdzie dzieją się te rzeczy paranormalne. Tu jest duży pokój ogólnie. Jeden z dwóch. To się coś dzieje, czy spokojnie raczej? Potrafią być rano, jak wstaniesz, podwinięte rolewki. Zamykasz komputer, budzisz się, on jest otwarty. Słychać kroki w przedpokoju, stewy stąd z pokoju szły do kuchni. Puknięcia różnego rodzaju. Jak się z reguły tu siedziało, oglądało telewizor, to słychać jest gniecenie plastikowej butelki w kuchni. Takie specyficzne. A te wszystkie rzeczy są po starych lokatorach? Oni po prostu tego nie wzięli? Tak. Znaczy, no, po lokatorach, którzy nie wzięli. No i jak ludzie przychodzą tutaj sobie spędzić drastyczną noc, no to tak też co nieco po sobie zostawiają. Tak. Czyli co? Ostatnio wybieg laptop tego, tableta zostawił, nie? A tablet akurat nieduża warta. No nieduża, no ale... Następne pokoje? Możemy zobaczyć? Może. Chyba szybko minie. Jakiś tutaj trochę chciałem... Ale tu całą noc spędzisz, czy jak? Dopóki nie zacznie dziać się coś ciekawego. Tu jest mały pokój, no w niej tak naprawdę przerzucam te wszystkie rzeczy. Co zostaną, to je tutaj wrzucam i... Zobaczcie, ile oni tych rzeczy zostawili. Cały pokój w workach. No bo po prostu chcieli uciec stąd z dnia na dzień. Szczerze? Boję się tutaj. Czekaj. Jezu, tutaj, to ile tu lat nie było robione remontu? 10? Nie, więcej. Ale 5 lat już nie jest wynajmowane, tak? 5 lat nie jest wynajmowane, a remont nie był robiony. Ja nie wiem, czy nie od początku. No to wszystko wygląda w sumie jak z takiego typowego horroru. No, tutaj wiesz, dawno nikt nie mieszkał. Telefon zostawili? Nieużywane. No ludzie różne rzeczy tutaj zostawiają, nie? A widać, że stary, strasznie stary. No to wiecie, co to jest? No takie rzeczy się tutaj dzieją cały czas, nie? Co jest to? No szafka się zamknęła. Te drzwiczki były otwarte, te się zamknęły. No co? Teraz? No tak, Nie, dobra, jaja sobie robisz, czy? No nie robię ja, sobie jaja. Wszystkie szafki były zamknięte. Nie. Wchodziliśmy, na pewno były otwarte, no bo jeszcze jak wchodziliśmy, to patrzyłem, no. Na pewno były otwarte. Żartuję sobie, nie? Nie, no serio ci mówię. Nie, no bo mów serio. Dobra, czekaj, no, to jakiś dzień musi być, nie? Spędzicie sobie tej noc, to zobaczycie, czekaj, nie? Pewnie patrz, jak ten, to ktoś mógł wypchnąć po prostu tutaj ręką. Widzisz? Stąd. Ja, tam jest ręką. Tam by nikt nie wszedł, tak? Albo co? Czekaj, nagram. No, tam za mało miejsca jest trochę. Nawet każdy by się nie zmieścił. A tutaj? No nie, każdy by tam nie... Nie, no tam też nie, tam są liczniki. Ja bym się zmieścił, tylko... Ach, to gdzie tam... Dobra, ale jak tam wejść? Jak tam wejść? No nie mam żadnego pojęcia. Nie, no wiesz. Sorry, każdy, na pewno da się jakoś wejść. Nie da się. Dobra.
Konserwator sobie po prostu żartuje z nas, tak? Dlatego my zostaniemy tutaj sami, bo nie chcemy po prostu, żebyś nas tutaj... No, dobrze. No, dlatego zostaniemy sami i zobaczymy, czy... Każe, boisz się? Ani trochę. Zobaczymy. Ale no nie wiem, o co chodzi z tą szafką. Jest no przecież ja sobie robi, no. Dobra, konserwator, to co, my zostajemy tutaj? Wy zostańcie, ja sobie idę. Jak chcesz, to będę z wami... Co? To ja. To ty? No. Na pewno chcesz tutaj zostawać? Bo zostaniemy, nagramy sobie film. No dobra, to no to pisze pod mocą. To klucze? Tak, już ci daję. Odnieść ci z rana, tak? Tak. No to jeszcze możemy dzwonić do ciebie przez całą noc. Tak, wieczorem jeszcze zadzwonicie, czy zamknąć. Zamkniemy sobie sami, żeby... Dobra, to sobie zamknijcie. Gwarantuję wam, że za godzinę dzwonicie po mnie i jedziecie stąd. Także te. Dobra. Zobaczcie się dobrze. Masz te klucze? No. I zamykamy. A więc tak, jesteśmy już tutaj z pół godzinki. Konserwatora nie ma. Nic się nie wydarzyło. Może to ze względu na to, że jest jeszcze wczesna godzina, no bo jest 22:40, dlatego no nic się po prostu jeszcze nie wydarzyło. Ile tu mamy zamiast się... Ty słyszałeś? Ja też słyszę. A to nie ty każe? Nie, no, wydawało mi się, że to się ruszyło, nie? Ty, a jak my tutaj wchodzili? Wydawało mi się, że to się ruszyło. Bo wątpię, żebyśmy wchodzili czemu w taki to sposób. Stoi? Przecież to tutaj nie stało. Nie wchodziliśmy w taki sposób. Ja dobra, wychodzimy stąd? Nie chcę tu być. Wychodzimy czy nie? Ja z wami nie nagrywam żadnego filmu, ja tu nie chcę być, dziękuję. No dobra, może serio, bo teraz no dziwne, Marek. Tu ja czuję złą aurę, nie? Też czuję ogromną aurę, ale... Czuję, że coś jest nie tak. Ciężko jest mi to wytłumaczyć. Chyba nie wchodziliśmy w taki sposób. Ja pamiętam, że tutaj normalnie sobie wchodziłem. Nie, ale mam dreszcze na plecach. Masz, Karzeł, dreszcze na plecach? Maciek, masz? Nie wiem, co tutaj się dzieje, a może ale jest grubo. Może ktoś siedzi może. I przesuwa ten. Nie no dobra, bez jaj, no nikogo nie ma pieszy. No jak to? Może tak być, ktoś tu będzie. No gdzie? No przecież to nie jest przesuwalne w ogóle. Jest, zobacz, przesuwa. Co jest ja coś ruszyłem? Co się dzieje? Nie wiem co się dzieje i nie chcę chyba wiedzieć. Wiesz co, czy tutaj nikogo nie ma? Przecież nie, nikt by się nie zmieścił. Dobra, ja siadam i będę nagrywać nie, wszystko. Zapomniałem o tym stołku. Będę nagrywać wszystko. Zapomniałeś o stołku, bo tutaj k***a nie stał. A nie lepiej, żebyśmy stali rozmieszczeni po tym całym domu? Co tu się k***a dzieje? Ja bym ogólnie poszedł zobaczyć tam... To są jakieś zwierzęta? Nie no, słyszeliście, od prawej strony to dochodzi ten dźwięk, nie? Od prawej strony dochodzi ten dźwięk. Ty zapalałeś tutaj światło? Zapalaliśmy. Wszędzie było rozpalone światło. Ale nie no, te drzwi były zamknięte mi się wydaje. Które? No te były zamknięte. Były zamknięte czy były otwarte? Czekaj. Nie wiem. Ktoś tu mógł się w ogóle ukryć? Może k***a se jaja robi, nie? Tu jest nie, balkon? Ja k***a skitów, wkręcacie mnie czy co tutaj się dzieje? A tą szafkę ostatecznie otwieraliśmy czy zamykaliśmy? Bo z nią są jakieś problemy cały czas. To chyba zostało tak jakie było. Nie no, nigdy się nie miało nawet gdzie schować. Rzeczywiście odstawił to jedzenie. O śmierci, fu. Nie wiem, ja bym walczył już powoli. Znaczy, byś padli, no to i***. Ogólnie to jak najszybciej chcemy stąd wychodzić. Ja czuję, że on tu jest, nie? Czujesz, że myśleliśmy, że ktoś obok nas jest? Być. Ale zobacz, byliśmy tam. I tutaj rzeczywiście było, ktoś jest. To się przeniosło, cześć. Może ja wyjaśnię, o co chodzi. Chodzi jakby o takie ciarki na całym ciele, które momentalnie czujemy wchodząc do niektórych pomieszczeń. Nie, to chodzi o to, że w jakimś pomieszczeniu jest, tak jakby się przemieszczało, żeby coś było tutaj i się przemieszczało z pomieszczenia do pomieszczenia. Jakby ktoś tu mieszka. No. By rzeczywiście jakiś duch tu mieszkał. I teraz jest obok nas, bo ja czuję. Obok mnie, stoi na pewno obok mnie. Tu gdzieś stoi, nie? W tym miejscu gdzieś stoi. Ja wiem, że tego nie widać, ale czuć jakby tu... ciarki. On jeszcze przed chwilą był w tamtym pokoju. O, teraz Marek wychodzi. Ale ja czuję to na sobie, że on jest obok. Co jest takiego dziwnego, momentalnie ciarki mi przechodzą. No jest nie dziwnie. To, nie to, że się boję, bo mam jakby w to wywalone, ale no... No ja też. Automatycznie czuję ciarki. No ja też nie boję się, tylko taki jest nawet niezależny od nas, że dostajemy po prostu... No blokuje nas, nie? Czujesz to, Karzeł. Tutaj już go nie ma. Maciek. Już nie ma tego zapachu. Nie wiem, co tutaj się dzieje, ja myślałem, że zapraszam z tego pomieszczenia. Przyjdziemy, normalny film nagramy, a ty nie wiesz, co się tutaj czujesz? Dzieje. Tu teraz stoi. Nie, weź. No chodź. Chodź, Maciek, no chodź. No stań tu. Stań. Tu stoi, czujesz? Nie,
nie wiem co ja czuję, ale tu jest, no dziwne jest to mieszkanie, po prostu jest dziwne. Nie wiem. A to... Ale kręci mi się w głowie. Nie wiem, czy to było otwarte, czy to nie było otwarte, trudno mi powiedzieć. Dziwnie otwarte trochę. A to ja otwierałem, tak? Tak, to ty otwierasz na pewno. Mi się kręci w głowie. Dobra, ja bym jeszcze chwilę został, nie? Chwilę. I dzwonimy do konserwatora. Już zaczęli się kłócić między sobą. Mówię wam, że to jest zła aura, nie? To wam od razu mówiłem. A jak chcesz, to masz sandwich, Karol. No i co, i będziesz tu siedział? Będę tu siedział. No i dobra, bo mi to się w bani kręci, ja ci życzę powodzenia. Zamknąć cię? Nie, zostaw otwarty. To siedźcie sobie. Strzała! Życzę powodzenia. No a to, że po prostu czuję ciarki, to nie wiem, po prostu taki klimat wszedł, bo... No wątpię, że rzeczywiście jakieś duchy istnieją. No nie wiem, ja po tym co tutaj, wiesz, odczuwam, to jest dziwnie, nie? Jest mega dziwnie. Ale to raczej dlatego, że chyba taki klimat po prostu wprowadziliśmy. Nie, że klimat wprowadziliśmy, bo robiliśmy już filmy, które były reżyserowane i było zupełnie inaczej. Co to jest? To jest owad jakiś. O tej porze roku? Wiesz, no... Cicho. Mucha. Tylko ona sama nie wleciała, a wszystkie okna są tutaj zamknięte. No dobra, mucha to mucha, ale mucha o tej porze roku? Nie wiem. Tu, jest. Co to jest? Mucha, rzeczywiście. No mucha, ale no wiesz, sama sobie nie otworzyła, bo... Dobra, daj spokój. A słyszysz ten wiatr? Słyszę. A jest co ja przed chwilą widziałem? Co? Widziałem przed chwilą, że na oknie się... Cii. Słyszałeś? Słyszałeś to? To od wiatru chyba. Od wiatru czy nie? Nie wieje. No rzeczywiście nie wieje. Ale nie chcę mi się stąd chyba uciekać, bo się boję po prostu przejść. No ja bym jeszcze został. Jest ciekawie. Ale czuć, że to coś jest po prostu na nas. Że tu jesteśmy. Ale co? Przecież nie ma duchów żadnych. Czy są? Bo wiesz co, mnie zwariowałem trochę. Nie wiem, Marek. Ale to rzeczywiście, jeżeli są jakieś duchy, no to... Nie wiem, trochę inaczej ten film miał wyglądać. Czy lepiej denerwować dalej? Nie wiem, jak go wkurwimy, to zacznie nas odpierać, nie? Ale ja czuję, że już mi się w głowie kręci, tak jak ten Maciek mówił, że w głowie się kręci, nie? I też się kręci. A jestem mega absurd. No nie, to co robimy? Czekamy tutaj? Mam głowę, że w kuchni dzieje się najgorsza rzecz, dobrze? No to możemy stąd iść. Ale co, chcesz tu zostać? Bo ja... No to dawaj, idziemy stąd. Po prostu wyjdźmy stąd. Wyjdźmy stąd. Nic się nie dzieje. Nie wiem, Marek, czy nic się nie dzieje. Wychodzimy czy nie? Bo ja już mam ciary na plecach, na całych plecach. Teraz już sam nie wiem, czy wyjść stąd, czy tu zostać. Kolor szyb się zmienia. Widzisz, że się zmienia kolor szyb co chwilę? Ty, a widzisz, że coś jest na tych szybach? No widzę jakby, nie wiem, zmienia się cały czas kolor. Nie o tym mówię. Te orciski po jakby palcach po drugiej stronie. No właśnie o tym mówię, no. Nie wiem, czy to na kamerze jest widać. A tutaj widać ewidentnie odciski. Jakby ktoś łapał za szybę, a nie dotykaliśmy tego. Dobra, wychodźmy stąd, nie? Ojej. Nie, zostań, ja dogram do końca, nie? Wiesz Marek, ja dam radę sam. Serio? Tak, no, dam radę. Zostanę jeszcze chwilę. No to sam. Nie może być, żeby nic się nie stało. No nic mi się nie stało, no poczekaj przed, po prostu przed mieszkaniem. Jak chcesz, to jestem tutaj przed. Dobra, ktoś do mnie dzwoni. Konserwator do mnie dzwoni. Dobra, wyjdź, poczekam tutaj, sam zakończę film. Jeżeli coś mi się stanie, no to mi się stanie. No trudno, na własne ryzyko tu zostaję. Tak czuję, że muszę zostać. To film nie jest najważniejszy. No bez przesady, Marek, no. To nie ma jakiejś mocy, żeby mnie zabić, bez przesady. No dobra, ja zostanę tutaj sam. Zostaniesz sam? Tylko nie zamykaj mnie na klucz. Możemy się zabawić. Jeżeli coś tutaj jest, to dawaj. Ja tu zostałem. No chodź, no nie boję się ciebie. Gdzie jesteś? Tutaj, blisko, co? No czuję cię. No zrób coś. Rozwal coś. Cienki jesteś, co? No zrób coś! Taki kot byłeś, co? Czuję, że odszedł teraz, nie? Czuję, że w tym momencie się przemieszcza. To jest dziwne w cholerę, bo nigdy nie sądziłem, że w takie rzeczy będę wierzyć i nie sądziłem, że mi się to przytrafi, ale czuję po prostu jego obecność. I teraz to ja za nim chodzę. On jest w tym pokoju razem ze mną, czuję go na plecach. Nie wiem, czy za mną stoi, czy stoi przede mną. Nie widzę go, nie? Czuję tylko obecność. Tak jakbyście wiedzieli, że ktoś wam za plecami stoi, ale nie mieli tej osoby i przysięgam na Boga w tym momencie, że to nie jest kłamstwo. Czuję go na plecach. Czuję go na plecach, czuję, że za mną stoi. Teraz jakby odszedł. Czuję jego obecność, po prostu, że jest w tym pokoju. Ja to ogólnie jakąś ten, z egzorcystą bym przyszedł. Zobaczyć po prostu, czy to rzeczywiście może być prawdziwe. Ale kręci mi się w głowie, nie? Słabo mi się zrobiło. Ale co, już nie jesteś taki kozak, co? Już nic nie rozwalasz. Nagram wam od teraz 5 minut cichego nagrania. Jeżeli coś się wydarzy, to się wydarzy. Zobaczymy, czy jesteś kozak. Zostawiam kamerę tutaj. Wsiądę sobie tutaj.
Wiecie, 5 minut. Halo? No ja sam jeszcze zostałem na 5 minut. No, tylko próbuję w p***e, coś chyba nie idzie. No dobra, no. No dobra, czekam. Dobra. Oprócz tego, że słabiej się czuję i oprócz tego, że dostałem tiku, nic takiego nie było, w sensie jakichś trzasków ani nic takiego nie było, ale dostałem tika o oko. Nie wiem, czy będzie to widać w tamtych momentach. Jak będziesz to montować, to zobacz, czy widać, jak mi oko zaczyna uciekać, w sensie prawa powieka, powinna mi skakać. Dostałem jakiegoś tiku, nic się nie działo z takich rzeczy, stricte jakieś uderzenia, trzaski, nic takiego nie było, ale czuję, jakby mi po prostu energię życiową to wysysało. Bardzo zła aura, tak to odczuwam, nie? I czym dłużej tu jestem, tym to staje się silniejsze, a tym ja staję się słabszy. Dobra, wychodzę stąd. I co, pomożecie mi światło zgasić? Wystarczy ci już? No wystarczy, no. Ale na klatce jest zupełnie inny klimat. No jest dziwnie tutaj mega. Pogaś światła i ja ostatnio zgaszę. Fuh, trochę się boję tego ostatniego światła zgasić. Jest dziwne mieszkanie, mega, nie? Dalej chcę słuchać. Jakiś jakby bas był. Bas? No co ty gadasz? Chyba, że miałem po prostu jakieś urojenie. Dobra, chodźmy stąd szybko. K***a, to. Masz klucze? O Jezu! Gdzieś ty nas za... Ja? Możesz też iść? Tak, wychodzimy. Nie ma, tak się nie robi. Ja tu więcej nie chcę być, kurwa. Nigdy więcej mnie tu nie przeprowadzę. Ja byłem w różnych miejscach, ale w takim jeszcze nie byłem naprawdę. Na klatce jeszcze spokojnie. To już czujesz inną aurę, nie? Tak, sytuacja po prostu musi wyglądać w taki sposób, że ktoś tam ewidentnie mieszka. A jak on mówił, że dwie osoby podczas budowy tego bloku spadły z czwartego piętra, rzeczywiście coś w tym jest. Ale czy no, czy wierzę w duchy? Nie. Jak dla mnie za mało dowodów, ale pomieszkanie jest dziwne, naprawdę dziwne. Nie chciałbym tam chodzić bardzo na jedno. Także to byłoby chyba na tyle w tym filmie. Dziwnie, dziwnie, bardzo dziwnie. Nie wejdę tam drugi raz. Nie wszedł, za nic.